Teraz nagrywam. Okej. No. Mówisz coś? Pokażemy Państwu, jak sprawdzamy wygotowanie pszczół na zimę. Czy są już odpowiednio nakarmione i zaizolujemy eksperymentalnie matkę. Tu jest dosyć mocno poklejona powałka. Tego, co było widać przez sitka. I może się to jakoś zdejmie. No wszystko poklejone, pokitowane na amen, ale może jakoś to zrobimy. Zmienimy im tą przegrodę na ocieplaną i sprawdzimy, jak wygląda przygotowanie zapasów. Zewnętrzna ramka zalana w całości. W tym roku na próbę zostały kupione dwa izolatory i tylko dwie rodziny zostaną zaizolowane na próbę. Tu już jajeczek nie widać. Tu jest jeszcze końcówka czerwiu. Symuluje pszczoła bakwast z niebieskim numerkiem, znaczkiem, także łatwo ją będzie znaleźć. Tu w środku jest troszkę mniej zapasu. Jest to jedna ze słabszych rodzin i wyjątkowo dużo warozy ma, dlatego na próbę zaizoluję. Nie widać może tak dużo czerwi, ale no, coś dużej tu będzie. Jest matka. No i tu są jajeczka. Tu już jest numerek 7. Izolator. Może mi to iść trochę nieudolnie, ale ponieważ jest to, no właśnie, właśnie. No, dobra. Pszczoły włożymy do ula, a matkę spróbujemy wdmuchnąć. No, nawet się udało. Nawet się to udało. Dosyć sprytnie, proszę bardzo, matka w izolatorze. I zobaczymy, jak to będzie. Na razie ją jeszcze odłożymy. Nie jestem tam z przodu przed wylotem. Sprawdzimy dalej, co tu słychać. No to ja mówię, to są jajeczka. Końcówka czerwiu. Proszę. Jeszcze zajrzymy tylko tu na to ramko. No tu jest już sporo czerwiu. Także ten czerw się musi wyląknąć i jeszcze troszkę dokarmić i musimy. A myślę, że tu włożymy ten izolator. Ok, jest. Cała. No i jeszcze tylko będziemy musieli sprawdzić za jakiś czas, jak się ochłodzi, w którym miejscu pszczoły uwiążą kłąb, żeby nie były poza izolatorem.
robi nam wtedy matka zimna i z głodu padła. O, w tym ulu jeszcze możemy zobaczyć, ponieważ tu mamy okienko, jak ten izolator tam wygląda w środku. Czy jest dobrze prosto, czy coś się gdzieś pokrzywiło? No nie jest tragicznie, może zostać. Dobra. Mykać. Tak. Te nadbudówki. Czyli one są ile na... Stółki bardzo łagodne. No to... Tak. Stolki zostawimy jeszcze tu. No i dobra, spróbujemy to wszystko tu wyrzucić. Zamknąć. Proszę zobaczyć, jak się ładnie pod kowalką uwiązały. I rozłażą się na boki. Dzięki czemu nie będą gnieciły. No. Troszkę te... nadbudówki tam przeszkadzają, dobra. Końcówka syropku. Mykaj. Tak. Ale... Oja do kieszy. Tak, nie wiem. Za jakiś czas zostało tylko sprawdzić. I to by było na tyle. Dziękuję. Którym włączyć?